Świat polityki, mówi Pan Jezus, prawie zawsze kierują się rządzą władzy, a prawość tylko czasem wychyla główkę. To jest dramat. Tych, którzy dochodzą do władzy zamiast służyć i trzymać się prawości, chcą się wyżywać, rządzą swojej władzy. Że za chwilę, głupie, z konia spadniesz, przyjdzie następny. I komu ty w oczy popatrzysz? By osiągnąć swój cel, polityka nie gardzi występkiem, obłudą, a fałsz panuje wszędzie. Było stowarzyszenie Arka, które broniło Stoczni Gdańskiej. Wiecie, jak cudownie szefostwo zginęło? W wypadku samochodowym wszyscy członkowie poza jednym. Zaproszeni na obrady do ministerstwa. Ty nagle z drogi wyjechał walec. A wedle planów na tej drodze nie było żadnych robót, żadnych znaków. Wyłączyli światło, zatrzymali. Wy sobie zdajecie sprawę, w jakich warunkach to wszystko funkcjonuje? Czy wiecie, jak zginął nasz deputowany katolik we Francji, latami żył pan poseł Adwent? Jak cudownie zniknął z mapy świata i oczywiście wszystko, precyzyjne wypadki, zdarzenia. A ile było cudownych powieszeń, samobójstw? Wszelka władza od Boga pochodzi, ale dramatem dla ludzkości się staje, jak jest na uwięzi szatańskiej. Wtedy polityka nie gardzi występkiem, obłudą, a fałsz panuje wszechwładnie. Polecieli na Husseina, pamiętacie, do Iraku. Broń chemiczna, takie zapasy wszystkiego. No poszli i nie ma nic. Mówili o broni chemicznej, bo zapasy mają u siebie, rozumiecie? A tam znaleźli 5 owadów, 2 skorpiony na pustyni, parę żmij i to było całe chemiczne zagrożenie dla świata.